przeciągu ostatniego miesiąca, można powiedzieć, po 14 latach została wymieniona nawierzchnia na boisku sztucznym. Zostało to zrobione w ramach projektu ministerialnego na rozbudowę infrastruktury sportowej dla klubów Ekstraklasy i pierwszej ligi. Nowe boisko jest zrobione już nową technologią. Położone zostało na 10-centymetrowym szokpadzie, który ma neutralizować bieganie i wrażliwość na kontuzje zawodników. Trawa zasypana jest piaskiem kwarcowym, na końcu uzupełniona jest granulatem gumowym. W Opolu takie boisko mamy jedno, tutaj niedaleko na boisku Halera, tam też jest boisko, troszeczkę inny rodzaj trawy tam jest położony, szokpad jest chyba 5-centymetrowy. Trawa jest też bardzo podobna, no wiadomo, to boisko jest troszeczkę nowsze, myślę, że będzie jeszcze trwalsze niż to poprzednie. No przede wszystkim to boisko powinno być regularnie czyszczone i czesane, powinien być dosypywany granulat, mamy tutaj do tego specjalne maszyny, które obiekt jest jakby zabezpieczony. Też w umowie z wykonawcą mamy zabezpieczone dwie konserwacje przez wykonawcę w ciągu każdego roku, czyli takich 10 profesjonalnych konserwacji przez wykonawcę powinno być tutaj wykonywanych. Tylko boisko jest tak zrobione, że nie wprowadzamy tu jakichś zasad, ograniczenia rodzaju obuwia na przykład. Praktycznie nie ma tutaj żadnych ograniczeń, to jest jakby dowolność zawodników, w jakim obuwiu, w jakim sprzęcie, jak chcą z tego korzystać. Wiadomo, wszystko musi się odbywać na zdrowych zasadach i fair play przede wszystkim. Stadion, który tutaj widzimy za plecami, dodaje jakby uroku temu miejscu. Mam też nadzieję, że między stadionem a tutaj naszym obiektem powstaną kolejne boiska, zarówno trawiaste, jak i jeszcze przynajmniej jedno boisko sztuczne, ze względu na zapotrzebowanie, które mamy w Opolu. Mamy tutaj w kompleksie boisk Centrum Sportu mamy 3 boiska, 2 boiska trawiaste i właśnie boisko sztuczne, o którym rozmawiamy. 2 boiska trawiaste, jedno z 2 boisk trawiastych jest przeznaczone tylko dla pierwszego zespołu Odry Opole. Drugie boisko trawiaste, tak zwane boisko główne z trybuną, jest wykorzystywane na mecze grup juniorskich, grających w ligach centralnych. Rezerwy Odry tutaj też grają. I wszystkie grupy młodzieżowe.